bez wątpienia Orkan w sobotnie popołudnie spotkał się z drużyną, która będzie aspirowała do awansu do klasy okręgowej. Wiedzieliśmy, że to spotkanie będzie bardzo trudne, przeciwnik niezwykle wymagający. Natomiast moja drużyna po raz kolejny pokazała charakter, wolę walki. Jest to mocna drużyna w tym sezonie, dobrze przygotowana. Natomiast bez wątpienia elementem decydującym o wyniku była minuta 30, kiedy nasz zawodnik został ukarany czerwoną kartką. Wiadomo, w takich sytuacjach trener z reguły staje po swojej stronie, przy swoim stanowisku. Tak też było i teraz. Nie zgadzam się z decyzją sędziego, o czym rozmawiałem z nim na ten temat. Wyjaśniliśmy tę sytuację. Przyznał, że miał wątpliwości również, natomiast decyzja jest jaka jest i bez wątpienia ta 30 minuta spowodowała, że przebieg spotkania spotkanie przebiegało w taki sposób, jak przebiegało. Wygrywaliśmy, mimo to wygrywaliśmy 2-1. Stały fragment gry w drugiej połowie spowodował, że doszło do remisu. Natomiast wszyscy widzieli, zgromadzona publiczność w Obiezierzu widziała, że cała kolejna część spotkania, druga część pomimo straty bramki, to była przeważająca strona Orkanu Obiezierze i troszeczkę zabrakło w tym meczu zwyczajnie szczęścia. Jedziemy do Obrowa, wierzę, że również mecz, tym razem z liderem, wierzę, że chłopacy zaprezentują się podobnie, a tym razem 3 punkty pojadą z nami do Obiezierza. Nie, 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 nie.